Gdzie jedziemy, mamusiu? Jedziemy, kochani, na plażę, na zachód słońca, bo Oliwka wyjeżdża do Tallahassee. Ojej. Jedzie chyba w niedzielę i nie będzie jej aż 3 miesiące, więc jedziemy spędzić taki fajny czas. Mama mnie wyciąga, bo mi się nie chce, bo już się nie chciało, muszę się pakować. No. Mi się nie pokazuje, bo poszłam do fryzjerki, chyba nimi trochę siwiałam tutaj. Szczerze wam powiem, że dobrze wygląda Oliwka, ale nie jest zadowolona z efektu, tak? Nie. I to ma taki trochę depresję. Mogę wam tak pokazać. Część, tak? Tylko tak. Słuchajcie, ma blond włosy. Normalnie tak. Czubek mi tak zrobiła, że jak siwa bym była. Znaczy nie, no po prostu poszła, słuchajcie, bo tak, już wyjeżdżała i na szybko się umówiła. Mojej pani nie było, co mi zazwyczaj robi włosy, co mi tak bardzo ładnie robi. No jest pierwszy vlog po pół roku. Tak, wszyscy do mnie pisali, że za tobą tęsknią. Tak? No. Oh, you're so sweet. Że no, co się dzieje, dlaczego? Tak, no Oliwka... Musisz wyjaśnić wszystko teraz. Ja już powiedziałam, to znaczy tak, już ten pierwszy vlog jest taki... Nagrałam dyskusyjny, także jak chcecie wrócić, dlaczego nie wiecie, to tam jest, sobie siadajcie, pijcie kawę i tam pół godziny chyba ten vlog trwa. Ojej. Także wszystko jest wyjaśnione. Ojej. Także już nic nie trzeba wyjaśniać teraz tylko nagrywamy. Aha, no dobrze, okej. Okay. Zapytałam się, czy chcesz nagrywać, to powiedziałaś, że może coś tam nagrasz, tak? Mhm. Coś tam wam nagra, będzie mi dawała filmy. Nie chce się Oliwka wam pokazywać niestety. Nie, bo naprawdę brzydko wygląda. Ale to jak? A jak będziesz nagrywała przez cały czas teraz? No muszą mi się poprawić włosy. To będą, słuchajcie, bez głowy będziecie widzieli. Tak, tylko. Tylko usta. I w okularach. Bo ja muszę być incognito teraz. Oliwia się nie pomalowała, jeszcze w piżamę poszła. Opowiadajcie, co u was, piszcie w komentarzach, co Oliwka będzie czytała. Ja będę czytała, ja czytam. To ja muszę ciebie, wiesz co, wziąć jako dudka, żebyś ty tam lajkowała. Ja masz dojście tam? No mam. No to fajnie, to ty nieraz tam nie masz co robić wieczorem. Tam zimno masz. Tylko siedzę w nożu. Ja to mam ciepło, to ja idę na plażę. Tak. I mamy książki. Jak czytam, to tak malutko bardzo. I później zapominam, i później znowu czytam, więc jest bardzo chudziutka. Mama ma grubą, bo mama lubi. Prawda, mi się nie chce pakować. Nie chce mi się... Tyle jest tego do zrobienia. Pranie dzisiaj robię. Jak ci się... Powiedz widzom, jak ci się żyje samej. W sensie, ta samodzielność, jak ci się podoba. Czy ciężko czasami jest, bo się nie chce na przykład czegoś zrobić. A musisz. Ale jest wtedy bardziej presja, bo kto zrobi, co nie? Mhm. Że nie ma komu. Nie ma komu po prostu. Luna ze mną żyje, nie wiem czy wiecie. Wiecie, ci co ze mną są na TikToku, to wiedzą, że Luna ze mną mieszka, jest moją współlokatorką. Wspieram je emocjonalnie. Te ptaszki są śmieszne. Te malutkie, no. Tymi nóżkami tak szybko. A zobaczcie, co mi się stało. Jestem na trasie do konia. Jechałam. I taka sytuacja. To jest Toyota 4Runners. Jak my go kupowaliśmy, to jakoś tak nie zwróciliśmy uwagi na to, że nie ma 4x4. Wiecie, no tu jest wszystko mokre, tutaj, wiecie, tutaj wygląda. Zobaczcie, to wszystko jest, o, miękkie. O, jeszcze nie ma do czego zaczepić. Tutaj są moje ślady. I tak to wygląda. Jadę do tyłu, ty zobacz, kiedy je złapię. Jestem na drive. Trzymajcie kciuki. Jak my zakręcimy teraz? Kochani, udało się, wracam do domu. To jest park krajobrazowy, zobaczcie dookoła. Wszędzie tutaj w sumie nie ma miejsca, żeby zakręcić. I chciałam
po prostu zakręcić na poboczu. Spokojnie wjechałam na trawę, ale w momencie, jak zjeżdżałam na trawę, to tak jakby przesunęło mój tył właśnie w tą wodę. Kołem nie mogłam wyjechać, widzieliście. Dzisiaj jest dzień taki dla nas dosyć ważny w rodzinie, przełomowy można powiedzieć, bo nasze dzieci się co? Usamodzielniają, tak. Wyfruwają z gniazda. Dokładnie. No i mi jest smutno na przykład. Dasz sól, pieprz? Tak. W sensie, bo to jest ostatnie śniadanie zrobione przez mamę dla nie, tam jeszcze będą syna co ty, i oni... synowej, ale mieszkając w domu, o to chodzi. Aha. Że wiesz, jeszcze mieszkają tu... Ale oni będą jeszcze przyjeżdżać do siebie na śniadanie. No, na obiadziki. O, śniadanie to może ciężko będzie, bo oni długo śpią. Ale obiadziki. A obiad to tak. Ale ja mówię o śniadaniu takim, wiecie, zobacz, Andrzej przygotował też tam dobre rzeczy. Rzadko my jemy razem śniadanie, prawda? No tak, tak. No bo to są dwie różne generacje. No tak, oni też mają inny czas pracy. Krystian zabiera swoje sprzęty, tak żeby... Hurra, będzie luzik w garażu. A widzisz, czy jest coś, co się cieszy? A, są plusy. Są plusy. Są plusy, tu masz, super. Daj kawę, mam super. Chcesz piwać? Nie, ja nie odgolałam piwa. Nie, chcesz ty? Za serce za szybko by mi działało. A co, piłaś już? Tak, energetyka. To Ola. Jestem ja. Z kwiatem. Jestem bałagan, bądźcie gotowi. Zobaczymy, czy się na lepsze, czy na gorsze przeprowadzają. Ocenimy to dzisiaj. Zobaczcie. Widzowie, zobaczycie, czy idą do gorszych warunków, czy do lepszych. No, na start to tak trzeba raczej skromnie. To był ich widok z okna. Taki mieli widok. Zobaczymy, czy będą mieli ładniejszy widok teraz. Zaraz, za chwilę. Tego dzieła to nie widziałam. Fajne. Ładne. To chyba ktoś zrobił. To ktoś zrobił, czy ona? Tego to nie widziałam. Takie futurystyczne, no nie? To chyba któraś dziewczyna. Nie, coś mówiła chyba, że dziewczyna. A, to jak ładnie. No. Tego... To siebie namalowało? To chyba siebie. Jak podobne. Mhm. No tak, kolczyk w nosie. Tak, usta jej. Kurza. Nie go też przejście, bo takiego zakurzonego to nie wiesz. O, Ola już pilnuje, żeby było czysto w domu. Moje nastarcie. Już zaczyna się, słuchajcie, życie małżeńskie. To już się zaczęło dawno. A to dawno jest, już tylko mój mąż nie słucha. Ale wiesz, teraz będziesz miała większą motywację. Bardziej. Do ganiania jeszcze. Go. No. Poczekaj, ty mi dajesz tą szmatę, żeby przetrzeć, czy nie? Możesz je użyć do przejścia. No, to muszę go mąż. Także tak, odkurzacz tam jest. Dobra. Trzeba go ogarnąć. Nie chcę, się on na emeryturę chcesz przejść. Robot? Tak. Chciałby, ale niestety. A co, psuje się? No tak się zacina trochę. Chyba mu też powiem. Tak jak Biden. Też się A dobra. Dobry ciąg. Dobra. Ja widziałam taki filmik. Przy porodzie pielęgniarka tak pukła w głowę noworodka, tak lekko. I potem jest 75 lat później i Python na mównicy, że głowę mu wkodziła. O Jezu. Pauli tutaj, Paula mieszkała, żyła. Tu miała swój apartamencik, pokoik. O, a tutaj nie widzieliście Krystiana. Krystiana, dorobek życia. To jest Krystiana. To jest, słuchajcie, Oli. To jest Krystiana. To jest Krystiana, a to jest Oli. Co? Samochód. No tak. Proszę. A, krzak? Nowe osiedla. Tu z lewej zobacz dokładnie. Tak, tutaj zaraz nagram. Tam z tyłu. Nowe osiedla się buduje, zaraz to się rozrasta. Dużo chętnych, a mało domów. No tylko, że też ma to swoje minusy, bo mało jest mieszkań, ceny w górę idą. Wszystko jest drogie, nawet jedzenie też. Tak. To te sklepy, to my byliśmy tutaj, tak. Zobaczcie, mają office, pokaż te bok. Bok, o zobaczcie, office, wszystko ładne, nowe. Nowe osiedla powstają po prostu. Tak ładniutko, tak europejsko. Wow, jaki samochód stoi, Porsche, tak?
Ja mogę też? Prosto, tak? Tak. Ale nie wiemy, gdzie to za bramą gdzieś tu. Słuchajcie, balkony mi się podobają już, bo nie są z siatką. Ładne te kwiaty. Duma jestem z nich. Ola ciągnie kwiaty, słuchajcie. Bo te kwiaty ważne. To się nauczyłam w końcu, bardzo nie. Tak? Ładnie robię. No ładnie, ładnie, zieloniutkie. Nie umarł. To dobrze. No, zobaczcie, te hibiskusy nawet mają. Tak. To herbatę możesz sobie zerwać i z rana świeżo herbatkę. Tak, jest. Możecie. O. O. Mają palmę. Weź klucze przy sobie, bo ja mam plecaki. Ale widzę, że co najważniejsze u was, zobaczcie, kwiaty. Tak jak wasze dzieci. Nie, no najdelikatniejsze. To wasze dzieci. Ja bardzo lubię. Zobaczcie, to są ich dzieci, teraz już wiemy. O, i nawet macie tą sosnę. Zapraszamy. Do przodu i w prawo. Zobaczcie, jaka klatka schodowa, wow. Ola, możesz czytać książkę. No, ten jest obraz. Zobaczcie, zobaczymy później jak w hotelu. Szybko. Oprowadzimy was. Normalnie, słuchajcie, szok. Najpierw praca, potem przyjemności. No jakieś piwo będzie trzeba rodzicom kupić za tą pomoc. Nie, albo no, wino. Wódę. Co, ty wódę czterdzieści? Zwykłą przyjedziemy. Akurat macie kieliszki. A nie podlałaś mi kwiatu, co? Podlałam, ale w sobotę. O, jak się przejmuje, Krystia. Piątek podlałam. Ile? Zobaczcie, hotel. Hotel. W hotelu będzie. No naprawdę. Zobaczcie, jakie duże drzwi. To dla wielkoludów. Dla mnie. Tak, jak potrzebowałam. Uwaga, uwaga, ja nie widziałam jeszcze, słuchajcie, my jesteśmy z Andrzejem pierwszy raz. My byliśmy tylko w tu, też nie chodziliśmy dookoła. O, jest kuchnia pierwsze. Wow. Oh my god. No ładnie, zobaczcie, szafki wysokie. A blat jaki podobny do naszego. Co nie? Tu mamy taką fajną lodóweczkę. Na wodę, a, soki, do albo no niby tak, ale my bardziej mamy to soki. Na soki, na wodę, na te. No fajne szafki, zobaczcie, takie wysokie. Zobaczcie, gdzie się zaczynają, a gdzie się kończą. Ola, drabinkę, drabinkę. Jaki mają widok? O nie, no widok mają zupełnie inny niż u nas. Troszkę mają większy. Też na basen. Uuu, kochani. Z takim widokiem to... Ale mają spadzisty bakter. Już można się można chyba zjechać. Pobawić. Tam mają sąsiada nawet, macie już. Tak. Pan się relaksuje, ładnie. Kochani. To jest duży pokój. Tu jest kuchnia, tu będzie stał stół. Kanapa. I może fotel, ale zobaczymy, ile miejsca zostanie. No tu będzie sypialnia. A, tu jest sypialnia. Okno duże, ładne mają, większe niż tam u siebie. No. No tu jest jedna szafa. Jedna szafa, to taką jak ta mieliście może, no nie? No i od razu te panele no słoneczne jest... na balkon. No nie, no do garażu panele będą szły. Tu Krystiana szafa, Krystiana, tak? Krystiana szafa. No to będzie taka na pościele ręczniki. O, jaki prysznic duży. Duży, a tu możecie wyjść jeszcze, fajnie. O, no to fajnie. No obrazków wam brakuje, wiesz, widać, że jeszcze nie ma tego człowieka, no nie? No dekoracji. No tak, to wszystko z czasem. No ładnie. Ja się czuję tak jak w Polsce w mieszkaniu. 75 metrów kwadratowych. Widok to mają naprawdę ładny. Zobaczcie, jak ładnie. Tu mi się podoba. To tutaj, zobaczcie, mają taki kącik do posiedzenia, no zrelaksowania się. Jak goście przyjdą, to też mogą się tutaj relaksować. A macie coś na basen, na przykład jakieś takie numerki? Nic nie ma. Oni powiedzieli, że tak jak na przykład są te strefy tam chillu, to że ten pierwszy, kto zaczyna korzystać, ten rezerwuje. Aha. Nie ma żadnych wpisów. A jak wchodzisz do apartamentów, to masz jakiś klucz, czy nie? Kody. A tylko kody masz. Zobaczcie, jakie ładne. No mówię, tak jak dzisiaj to jest zimno. Ale basen jest grzany cały rok. Tak? No, powinna być ciepła. Oj, zobacz, jaka zimna. Zimna? No. Zobaczcie, fajne. No, hamaczki. Tak, fajnie.
jest na pewno, gdzie sobie odpocząć. Mhm. Bilak, ping-pong. Aha. Cichutko, słuchajcie, naprawdę. Gdzie oni się podzieli? No bo jest zimno. To wiesz, na Florydę to jest zimno. Ale zobaczcie te. Ping-pong, tak. A tu jak wchodzisz do lobby? No to chodź, wejdziemy. No tam jest pan w ofisie. Aha. No. No i tak czysto też dają. No czyściutko, patrzcie, zobaczcie, jest podgrzewany kominek, tak? Taki. Czy ozdobny, czy sztuczny? Ale chyba można. Light on, a light off. Telewizorek, kanapa. Nie. Aha. To chyba nie wejdziemy. No to tam jest, słuchajcie, lobby główne. Tam jest office tak bardziej. No tak. Administracja. Ale tu kuchnia też jest chyba, co? Tak, tam jest też takie, że można sobie tu siedzieć. A fajnie. Na taki pewno. Barek chyba to jest. No ale czekaj. Nie, bo tu trzeba mieć taki. A, kuchnik. Też ładnie. Zobaczcie, tam jest też taki. Nie wiem, czy widzicie. Nie będą widzieć. Nie. Ale możemy się tam przejść od frontu zaraz. Tutaj, o, zobaczcie, możecie grać w szachy. No po prostu jak na wakacjach. Tylko trzeba mieć czas. O, zobaczcie, tutaj też fajne takie zejście, fajne tak jak macie na plaży, że... podane głębokość. Aha, 1 fit, 6 inczy tam jest ile? 3 fity, tak? I 5 fitów. Aha, 6 inczy dla małych dzieci na pewno. I słuchajcie, fajnie, bo można sobie schodzić, zobaczcie. Można pani w płaszczu. No właśnie, widzicie, siłownie też mają. Nie wiem, czy możemy wam. Golf jest. Co jest? Golf. Ale jaki? Na zewnątrz czy taki? W środku. Taki jest mały. Taki ekran. No Ola. To ja będę przychodziła do ciebie. Będę czytała książkę. fajnie. Zobacz. Tylko poduszeczkę sobie wziąć pod głowę. No na serio. Oj, przyjemnie. Dobra. Na rowerze będę przyjeżdżała. No fajnie, tutaj takie fale nisko jest. No, superancko. Tu na imprezy, zobacz, ile można imprezować. Boże. Patrz. Ale będziecie imprezować? Tak, tak jak teraz imprezujemy. Ale ze znajomymi, z rodziną. A patrz, tam masz rowery, ludzie rowery zostawiają sobie i jeżdżą. A tu można przejść, czy nie? No ale później nie możemy wejść, to przytrzymasz Ola, ja nagram. Zobaczcie, grille, stoliczki, na papierosy. Znowu fajne taki, zobaczcie, do posiedzenia. A tutaj rowerki i tu jest od razu parking, zobaczcie, parkingiem. No i jeszcze mamy kolejna strona, tak samo. Nie, no słuchajcie, luks. O, to chciałam kiedyś też sobie zamówić, to wszystko oni wiedzą, co nowoczesne. Ja kiedyś chciałam sobie taki właśnie kamień zamówić jako stół. Tutaj w tym barze żeśmy się bawili ostatnio. Bardzo fajny. Bardzo fajny. Temperatura piwa 29 stopni Fahrenheit. Zobaczcie, tam widzicie w oddali te apartamenty. Kochani, taka sytuacja. Jeszcze krzesełka. Jeszcze jakieś kapelusze z Colorado. Te rzeczy zostają na razie. Proszę bardzo. Pusto. Echo tylko zostaje. Nie wiem, gdzie to dawać. Ejo! A gdzie będzie? Z Telehasi, Oliwka. Pokaż jej od razu widok, bo tam jest najładniej. No, tam mają, będziesz mogła u nich mieszkać. Luksus? Nie, będziesz miała, jak będziesz zaproszona tam. Nie, no można tu przyjeżdżać sobie na basen. Słuchajcie, wszystko mają już praktycznie przeniesione. Teraz tylko muszą się tutaj zagospodarować. No, zobaczcie, ile mają już rzeczy. Maus do naszego chłopaka. Albo dziewczynki, bo nas nie wiemy. Nie wiecie wąż, jak nie ma to?
To jest moje ulubione tutaj miejsce. Też lubisz? To trzeba było zapłacić dodatkowe pieniądze, tak? Krystian powiedział. Znaczy mogliśmy wziąć sobie apartament $100 taniej, ale z widokiem na parking. A ja stwierdziłam, nie, no chyba te $100, jak i tak już tyle będziemy płacić, no to żeby ładny był. No nie, widok. No to jest cały urok tego apartamentu, no. Wiesz. Wyobraź sobie, żebyś nie miała tego, Ola. To już by nie było to samo. W modelowym apartamencie właśnie był goły parking. To już nie robiło tego wrażenia. Nie, tutaj, wiesz, no nawet jak tam jesteś w kuchni, to te palmy widzisz tutaj na zewnątrz, rozumiesz? No. To ta zieleń dużo daje. Tu będzie karmnik dla ptaszków. Tak? Będą do mnie przylatywać, będą mi dawać jedzonko. No ogólnie fajnie, bo cisza, spokój, a to też jest ważne. Ale zobacz, jak ładnie ci słoneczko zachodzi, tak, że ładnie. Dalej masz ten zachód, że widać, to że długo, jasno, no, słoneczne, zobaczcie, słonecznie jest. Powiem wam, że subcio. Też jestem zadowolona. Ja też. A już najbardziej z tego, że to był ostatni kurs na dziś. O, to prawda, bo to zmęczyliśmy się. No. Powiem wam, że to jednak tak się wydaje i cały dzień, ile nam zeszło? Cały dzień. Mają węża, najważniejsze, przeniesione rybki też. Musieli upuścić wodę, no wszystkie ale żyją. Udało się. Wszystkie żyją, nic im nie jest, no. Nic będzie trzeba tylko podłączyć, mm-hmm. Lampę. Mi testy nie wyszły, jak to pozytywnie, bo ten tylko będzie się położyć, by spał na tym wreszcie. I potem na testy, on mi powie, ty, ale ty ci patrz. W robocie a mi zrobię. A powiedz mi wszystko? Ja? Nie rozleciałaś lampa? Ale zapach, słuchajcie, marihuany. Trochę ja byś musiała tam... Zapach marihuany. Nie, ja będzie się wyczysta, już wiesz? Tak. Mi a co to jest? Korytarzem. Nie, to mamy. To są chyba kołdry. A co tutaj światło się pali? Oszczędności. Ciągnąć mocno. Co tu mam zaznaczyć? No dobrze, to tymczasem, kochani, pomachajcie, pożegnajcie się z widzami. Krystianek. Co? W kuchni? Pomachaj. Pomachaj. Kochani, pozdrowionka tutaj z chłodnej Sarasoty. Pozdrawiamy. Będziemy w kontakcie. A gdzie jest wiadomo? Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. O, siedzę i robię zadania. Jaka grzeczna. Na misji jest pokojowej. Tak. Jaka inteligentna, jaka mądra. W Tallahassee. I blond włosy ma, słuchajcie. Teraz tak, bardzo. Pani. Ale masz jasne. Lubisz teraz? Teraz lepiej chyba. Ola, no. Ładnie ci, no. Ładnie, ładnie. No to pa, buziaczki. No buziaki do usłyszenia. Do usłyszenia. I zobaczymy się, jak będzie wszystko gotowe. O, proszę bardzo. O, zobaczymy, a urządzać się będą w? IKEA. No, nie tylko, ale głównie. Ale głównie, tak? Lubią. Nie, to jest płyn. No dobrze, kochani, to my teraz sobie jedziemy do spa, a wy się bierzcie zaraz na kolanie. My z Olą do spa, tak? Czy wy? Czy wy z Krystianem? Nieważne, ważne, żebym ja była. Nieważne. Do powodzenia. Tak, ja już muszę lecieć. No tak. Pomachasz? Pomacham. Bye.